Karol Rogowski. I będziemy sobie robić zadania z soczewków. O! Zadania z soczewek będziemy robić. I właśnie takie będą te zadania z soczewek. Ok, zadanie pierwsze. Podane jest, że istnieje soczewka, która jest soczewką dwuwklęsłą, ważne stwierdzenie, dwuwklęsłą, o promieniach krzywizny 20 cm i 10 cm. Soczewka ta została umieszczona w powietrzu, a wykonana jest ze szkła. Oblicz zdolność skupiającą tej soczewki i jej ogniskową. Korzystam z tego równania soczewki, to jest najbardziej podstawowe, najprostsze zadanie, jakie może być w ogóle tutaj. 1 przez F, czyli ta zdolność skupiająca, albo 1 przez ogniskową równa się. Tutaj jest współczynnik załamania światła dla soczewki, dla otoczenia, minus 1, otwieram nawias, zamykam, otwieram. I tutaj, wcześniej było w tym wzorze plusy, ale z racji, że wstawione zostało tym razem uwzględnione to, że soczewka jest dwuwklęsła, to należy tutaj wrzucić minusy, skoro jest wklęsła, to mam minus 1 przez R1, minus 1 przez R2 i tu należy wstawić w metrach. To jest ważne, tu należy wstawić w metrach, dlatego że jak wstawimy w centymetrach, to tu nie wyjdą dioptrie, tylko jakieś inne dziwne, śmieszne rzeczy. Tu należy wstawić w metrach. I po wstawieniu tego w metrach otrzymuję 1 przez F równa się 1,5 przez 1, czyli N szkła to jest 1,5, wody 4/3 przypominam, a powietrza albo próżni, no, przyjmuję się to samo, to jest 1, minus 1, zamykam, otwieram, minus 1 przez 0,2, minus 1 przez 0,1, które najpierw to nie ma znaczenia, bo odejmowanie dwukrotne równa się minus 7,5 dioptrii, po odwróceniu tego otrzymamy minus 2,15 metra i skoro tu jest minus, to jest to soczewka rozpraszająca, czyli jest dwuwklęsła i jest umieszczona w takich ośrodkach, jest wykonana z takiego materiału, że jest dwuwklęsła i jest rozpraszająca. Koniec zadania pierwszego. Zadanie numer dwa. Zadanie drugie. Soczewka płaskowklęsła, wykonana z materiału o współczynniku załamania światła 1,4, umieszczona w otoczeniu, gdzie współczynnik załamania dla otoczenia wynosi 1,6. Takie właśnie dziwne coś, że ta soczewka jest wykonana z materiału, który ma mniejszy współczynnik załamania niż otoczenie, czyli na przykład wsadzić by powietrze w szkło. To jest coś na takiej zasadzie. No i znowu oblicz zdolność skupiającą i ogniskową. 1 przez F, czyli 1 przez ogniskową, to jest zdolność skupiająca równa się. Soczewki przez 1 otoczenia, minus 1, zamykam, otwieram, 1 przez R1, minus 1 przez R2. I tutaj najważniejsze w tym zadaniu jest to, że ta soczewka jest płaskowklęsła, więc jeżeli jest płaska, to tutaj mamy 1 przez nieskończoność, czyli będzie równe 0, a tu będzie mieli minus. I tylko tym się różni. Wstawiam wartości 1,4, 1,6, minus 1, tutaj jest soczewka, otoczenie, zamykam, otwieram, 1 przez nieskończoność, czyli 0, minus 1 przez 0,4, wychodzi 5,16 dioptrii. I teraz ta właśnie charakterystyczna rzecz, że soczewka pomimo tego, że ma część wklęsłą, to jest tak dobrane wszystko, że jej ogniskowa jest dodatnia, czyli soczewku skupiającą. Koniec zadania drugiego. Trzecie zadanie. Polegające na tym, że powiedziane jest, że dana soczewka, która w tym przypadku jest soczewką dwuwypukłą, chociaż z drugiej strony jaka by ona by nie była, to i tak nie ma znaczenia, zaraz dowiecie się dlaczego. Soczewka, która jest dwuwypukła, ma w powietrzu zdolność skupiającą 5 dioptrii, natomiast w wodzie ma minus 1,5 dioptrii. Tutaj dokładnie widać to, że w zależności od tego, w jaki wsadzimy ośrodek, ta sama soczewka może być soczewką skupiającą, bądź soczewką rozpraszającą. Należy mieć to na uwadze zawsze i wszędzie, nawet jak obudzą w środku nocy i kazał powiedzieć, czy coś takiego w ogóle istnieje. Nie, to jest bez sensu, okej. Okay. Soczewka, zdolność skupiająca soczewki w powietrzu równa się 1 przez F, czyli odwrotność ogniskowej równa się N soczewki, N otoczenia, czyli tutaj powietrze minus 1. Zamykam, otwieram i tutaj jest ten członek, który powiedziałem, że nie ma znaczenia, zaraz dowiesz się dlaczego. 1 przez R1 plus 1 przez R2, zamykam, otwieram, otwieram, zamykam. To było dla powietrza. Dla wody natomiast, znowu jest Z wody równa się 1 przez F, otwieram nawias. Na górze jest N soczewki podzielone przez N otoczenia, czyli tutaj woda, będzie 4/3, minus 1, zamykam, otwieram i znowu 1 przez R1 plus 1 przez R2, zamykam, wszystko jest git. Jak to zrobić? Chcę dostać NS, czyli współczynnik załamania światła dla ośrodka, który powoduje, że soczewka została z niego wykonana. Jak to zrobić? Wypisałem sobie dwa równania i dlaczego powiedziałem, że to nie ma znaczenia? Dlatego, że je przez siebie podzielę, a w momencie, kiedy je przez siebie podzielę, a soczewka jest taka sama z punktu widzenia geometrycznego, to co bym nie zrobił, to na tu i tu to się uprości, będzie to samo. Czyli czy tutaj ta soczewka będzie płasko, wklęsło, wypukło, jeszcze jakaś, to naprawdę się nijak ma. Ok, dzielę to przez siebie. Z w powietrzu do Z w wodzie równa się. To się upraszcza i zostaje mi N soczewki przez N powietrza minus 1 przez N soczewki przez N wody minus 1. I co mnie teraz czeka, to wymnożenie tego wszystkiego na skrzyż i dostanie wartości współczynnika załamania w soczewce. Mnożę na skrzyż. ZP razy NS przez NW minus 1, czyli to razy to. Tutaj od razu już przemnożyłem to przez minus 1, będę miał ZP razy N soczewki przez N wody minus zdolność skupiającą w powietrzu równa się. I o taką na krzyż, czyli Z wody razy NS przez NP minus znowu razy 1, czyli ZW. Nie ZW jak na gadu, kiedyś zaraz wracam. Dalej. Mam dwie opcje teraz.
Albo zostawiam to na symbolach i sobie bawię się z tymi znaczkami, co jest trochę masochizmem, albo podstawiam sobie to, co mam i rozwiązuję równanie jak w matmie. Oczywiście ja wybrałem ten łatwiejszy sposób. Wybrałem sobie tak jak w matmie, podstawiłem wartości. Z dla powietrza to jest 5 razy woda, to jest 4 trzecie, więc podzielić przez ułamek, to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność. Wtedy otrzymam na górze 3, na dole 4 n soczewki, minus znowu 5, równa się, bo tu było zp, czyli 5, równa się. Z wody to jest minus 1,5 razy ns przez powietrze to jest 1, powiedziałem wody. Tak, bo tu jest razy powietrze, ok, 1 plus i w tym przypadku plus 1,5, dlatego że tu jest minus minus, bo w wodzie było minus, czyli mam minus z wody, czyli plus 1,5. To, co następnie robię, to przenoszę sobie wszystko tak, żeby było fajnie i po drodze mnożę razy 4, bo tu jest czwórka. Chcę się tej czwórki pozbyć, więc wszystko mnożę razy 4. Tu wtedy mam 5 razy 3, 3, czyli 15, 3, czyli 15, minus 5 razy 4, czyli 20, równa się minus 1,5 razy 4, to jest minus 6, ns, bo tu jest 1, plus 1,5 razy 4, to jest 6. Wszystko, co ma ns na jedną stronę, co nie ma ns na drugą stronę, czyli z jednej strony będę miał 21 ns, równa się 26 bez ns, NS, czyli N naszej soczewki, współczynnik załamania tej soczewki, materiału soczewki wynosi 26 przez 21, czyli 1,24. I to jest właśnie koniec zadania numer. Zadanie następne, czwarte. Powiedziane jest, że przed soczewką, która jest soczewką skupiającą, został umieszczony sobie przedmiot, strzałki długie trzeba. Został umieszczony przedmiot, tu nie ma strzałki. F, został umieszczony przedmiot, przy czym obraz jest rzeczywisty, uwaga, to jest też ważne. Obraz jest rzeczywisty, to znaczy, że X na pewno nie jest tutaj, to jest jedna rzecz. Dobrze mówię? Dobrze mówię. X na pewno nie jest tutaj. Umieszczony został przedmiot w taki sposób, że soczewka, przede wszystkim dwie wartości są podane, jeżeli chodzi o soczewkę. Podane są promienie krzywizn, one wynoszą 10 cm i 5 cm. W przypadku tym soczewka jest dwuwypukłą soczewką. Podane jest, że odległość przedmiotu to jest 20 cm, tam też jest, i odległość obrazu to jest 10. Czyli jakbyśmy sobie narysowali pyk, 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 coś takiego. W bardzo słabej skali, ale tak by na szybko wyglądał narysowany obraz. I teraz należy na tej podstawie obliczyć współczynnik załamania światła dla materiału, z którego ta soczewka została wykonana. Aby to zrobić, korzystam z tego, że przede wszystkim nie mam ogniskowej. Ogniskową mogę wyznaczyć z tych dwóch rzeczy. Z tych dwóch rzeczy, dlatego że ogniskowa to jest w tym przypadku zrównania tego na soczewkę i na zwierciadło, 1 przez x plus 1 przez y równa się 1 przez f. I pamiętając o dwóch rzeczach, a mianowicie soczewka jest dwuwypukła i tam powiedziane, że soczewka jest skupiająca. Jeżeli soczewka jest skupiająca, to znaczy, że to jest dodatnie i obraz otrzymany jest rzeczywisty, to znaczy, że to też jest dodatnie, zatem nie muszę nigdzie wrzucać minusów. Następnie przekształcam sobie to równanie, tutaj mnożę i tak dalej, otrzymuję x plus y przez xy równa się 1 przez f, stąd wyznaczam sobie f jako odwrotność tego tu, czyli xy przez x plus y równa się. X razy y to jest 20 razy 10, przez sumę tych dwóch wychodzi 6,67 cm. Taka jest w tym przypadku ogniskowa, czyli x jest większe od f, to widać teraz po policzeniu tego wszystkiego, ale należy obliczyć współczynnik załamania dla materiału, z którego ta soczewka została wykonana i aby to zrobić, trzeba to równanie przekształcić tak, żeby dostać to. Już pokazuję, jak to zrobić. Pierwsza rzecz, od jakiej zaczynam, to jest wywalanie stąd tego nawiasu. Czyli, jeżeli stąd wywalam ten nawias, to jest to samo, jakbym to podzielił przez to, albo jakbym to pomnożył przez odwrotność tego. Czyli mam 1 przez f razy 1 przez r1 plus 1 przez r2. Takie coś. Zostaje mi po prawej stronie wtedy ns przez n otoczenia, n soczewki przez n otoczenia minus 1. Następnie, skoro chcę się dobrać do n soczewki, to stąd wywalam jedynkę, dodaję ją na tą stronę i tu zostanie mi tylko ns przez n, więc mogę to pomnożyć przez n. Będę miał coś takiego. N soczewki to jest ten cały człon tutaj, 1 przez, skoro jest mnożenie, to ja mogę tą jedną jedynkę sobie zapisać, f razy w nawiasie 1 przez r1 plus 1 przez r2 za tą kreską ułamkową, ta plus jedynka, o której mówiłem wcześniej i to wszystko mnożę razy no, czyli n otoczenia, równa się. Tutaj, jeżeli chodzi o wstawienie wartości, tutaj mam coś w liczniku, tutaj mam sumę dwóch rzeczy i będę miał jakby 1 przez metr, jeżeli chodzi o jednostkę, tu będę miał 1 przez metr, a tutaj będę miał metr. Czyli skoro mam coś razy 1 przez coś, to równie dobrze mogę to sobie wstawić w centymetrach. To mogę wstawić w centymetrach i tu będę miał razy 1 przez centymetr, czyli ten centymetr z centymetrem się uprości, zatem mogę tutaj wstawić w centymetrach i jedno i drugie, bo jeżeli to w centymetrach, a to w metrach, to odpada, ale obydwa w centymetrach mogę i to też. I tak robię, 1 przez to w centymetrach, 6,67 razy, otwieram nawias, 1 przez 5 plus 1 przez 10, czyli te promienie krzywizny, które zostały wcześniej podane, zamykam, zatem
tym wszystkim plus 1 i razy współczynnik dla powietrza to jest 1, wychodzi 1,5. W takim razie soczewka została wykonana ze szkła. Zadanie kolejne, następne w kolejności jest to właśnie tutaj. Współczynnik szkła podany jest 1,54, tak myślę, z reguły było 1,5. Jest podany 1,54. Powiedziane jest, że w szkle o takim współczynniku załamania zaobserwowano pęcherzyk powietrza o promieniu 8 mm, który to możemy traktować sobie jako soczewkę dwuwypukłą. Ok, taki pęcherzyk w szkle dookoła. Wygląda trochę jak jajko sadzone. Taki pęcherzyk w szkle i należy obliczyć takie rzeczy jak ogniskową tej soczewki, która to jest pęcherzykiem powietrza w szkle. Do tego jeszcze, jeżeli potem to podpunkt B, to najpierw A. W podpunkcie A należy obliczyć ogniskową, więc korzystam z tego wzoru na soczewkę. 1 przez F równa się, tutaj jest N soczewki przez N otoczenia minus 1. Zamykam nawias, otwieram nawias. 1 przez promień krzywizny pierwszy plus 1 przez promień krzywizny drugi. Zamykam nawias. Mogę podstawić wartości i otrzymam, że 1 przez F równa się, otwieram nawias, 1 dlatego, że soczewka jest wykonana z powietrza w szkle, więc tutaj otoczenie to będzie szkło 1,54. 1 przez 1,54 minus 1, zamykam nawias, otwieram nawias. Promień krzywizny pierwszej części to jest 1 przez 8 mm i na to trzeba zwrócić uwagę, 8 mm, nie sobie za mało wstawiłem. 8 mm, czyli 8 tysięcznych metra plus 1 przez 8 tysięcznych metra. Tak naprawdę da się tutaj, skoro są takie same dwa te promienie, to da się napisać 2 przez R. To będzie to samo, jakby 1 przez coś plus 1 przez coś, to jest 2 przez to samo. Zamykam. Z tego wychodzi jakieś tam Z równe 1 przez F. Ja sobie od razu odwróciłem tak, że otrzymam F równa się minus 11,4 mm. To jest raz. Dwa. Trzeba teraz zastanowić się nad takimi rzeczami. Skoro otrzymałem ogniskową, mniejszą od zera, to znaczy, że ta soczewka jest soczewką jaką? Skupiającą czy rozpraszającą? Chwila ciszy. Soczewką rozpraszającą, dlatego że F jest mniejsze od zera. Jeżeli jest na minusie, to znaczy, że soczewka jest soczewką rozpraszającą. I w tym przypadku, jeżeli soczewka była rozpraszająca, to niezależnie od tego, w jakiej odległości umieścimy przedmiot przed tą soczewką, to obraz zawsze będzie obrazem pozornym. Czyli zawsze też Y będzie mniejszy od zera. Ok. Powiedziane jest, że przedmiot został umieszczony w odległości 2 mm przed soczewką i należy obliczyć, gdzie otrzymamy obraz oraz powiększenie tego obrazu. Korzystam znowu z tego równania soczewki, ale teraz zrobię to trochę inaczej. A mianowicie nie uwzględnię na początku tych o wielkości, że one mają być mniejsze od zera, tylko sobie polecę tak, jak mam. I otrzymam x plus y przez xy równa się 1 przez f. Po przemnożeniu mam xf plus yf równa się xy i stąd wyznaczam sobie y jako xf podzielone przez x minus f. I teraz, jeżeli tam uwzględniałem te minusy wcześniej, to należało wartości wstawiać dodatnie. Jeżeli ich nie uwzględniam, to muszę te wartości wstawiać z minusami. Czyli y równa się x razy, tutaj te f muszę wstawić z minusem, czyli będę miał x, czyli 2 mm razy minus 11,4 mm, więc licznik jest z minusem. I teraz x mam 2 mm minus minus, czyli plus 11,4, czyli 13,4. W takim razie mam w liczniku minus, na dole w mianowniku mam plus. Minus przez plus daje minus, czyli mam minus 1,7 mm, taki jest y, czyli znowu się sprawdziło, że to działa, natomiast mogę sobie tych wartości na początku nie wstawiać, ale muszę pamiętać o tym, żeby je dać potem z minusem. Ok, taka jest odległość obrazu od soczewki i powiększenie to jest y do x. Oczywiście tutaj wypadałoby to dać w module, dlatego że powiększenie z minusem jest trochę głupie. Powiększenie y do x równa się 0,85, to jest y do x, tak jak tam było wszystko podane. Dlatego to, na co zwracam uwagę, to po pierwsze trzeba patrzeć, czy soczewka, którą otrzymamy, jest skupiająca czy rozpraszająca, czyli ten minus tutaj. To jest raz i nie zawsze, znaczy nie zawsze, można sobie to, dwie szkoły są. Albo tu wstawiamy te minusy, albo potem przy liczeniu należy wartości wstawić z minusem. Albo tak, koniec tego zadanka. Dobra. Przygotować się na coś, co jest totalnie bez sensu. A więc, nie zaczyna się zdania, a więc. W szkle zatopiono, nie, w szkle to jest pęcherzyk powietrza. W szkle jest pęcherzyk powietrza i tutaj na styku jest takie fajne coś, że jakby to powietrze dochodzi aż dotąd. Taki mały szczegół. To powietrze dochodzi aż dotamtąd, zatopiono w takie coś potem w wodzie. Czyli jest szkło z pęcherzykiem powietrza i takie coś wsadzono do wody. I to daje w sumie soczewkę. Dobrze, że nie uwzględniamy jeszcze, że tutaj jest powietrze dookoła. Ok, i takie coś daje soczewkę i należy obliczyć ogniskową takiej soczewki. I to jest jedna z takich dziwniejszych zadań w sumie tej optyce, jakie mi się udało znaleźć. Powiedziane jest, że współczynnik załamania dla powietrza to jest 1, dla wody 4,3, dla szkła 1,52, a promień krzywizny takiego czegoś to jest 14. I teraz jak w ogóle do tego podejść, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zagadnienie? Otóż taką soczewkę dzielimy sobie na 3.
Pierwsza soczewka to jest ta najbardziej w środku. To jest soczewka z powietrza. I teraz uwaga, ta najdziwniejsza rzecz. W wodzie. To jest soczewka z powietrza umieszczona w wodzie, czyli tak jakbyśmy sobie zdjęli to, o te dwie rzeczy jakbyśmy sobie zdjęli, to jest soczewka z powietrza umieszczona w wodzie. Ok? Druga soczewka to jest ta część. Ta była dwuwypukła, teraz będzie płasko wklęsła i to jest soczewka szklana w wodzie i druga jest taka sama, płasko wklęsła, szklana w wodzie. Czyli mamy w sumie trzy soczewki, dwie są takie same. Jedna to jest powietrze w wodzie, a druga to jest szkło w wodzie zdublowana. Trzeba obliczyć zdolność skupiającą tej soczewki powietrza w wodzie, zdolność skupiającą szkła w wodzie i tak jakby one były szeregowo połączone, jest sumować zdolności skupiające i na tej podstawie obliczyć ogniskową. Tak to działa. Ok. Co robię? Najpierw zaczynam od powietrza w wodzie, czyli 1 przez ogniskową powietrza w wodzie równa się n powietrza przez n wody, czyli współczynnik załamania dla soczewki przez współczynnik załamania otoczenia minus 1. Zamykam nawias, otwieram nawias. Tutaj mam 1 przez R1 plus 1 przez R2, ale że R-ki są takie same i są z plusem, bo to jest soczewka dwuwypukła, to piszę sobie 2 przez R, no bo 1 przez R plus 1 przez R to jest 2 przez R. Zamykam, równa się. Podstawiam wartości. Powietrze to jest 1, woda to jest 4 trzecie, minus 1. Zamykam, otwieram, 2 przez, tutaj w metrach muszę tylko wstawić, o tym należy pamiętać, przez 0,14 metra, zamykam, wychodzi minus 3,54 dioptrii, dlatego że to jest ujemne, to jest dodatnie, czyli mamy soczewkę, która jest dwuwypukła i jest soczewką rozpraszającą. Ok. Dalej. Tamta soczewka już ogniskowa jeszcze jest nieznana jej, ale nie jest potrzebna. Znamy tylko jej zdolność skupiającą. I teraz zdolność skupiająca soczewki szklanej umieszczonej w wodzie. N szkła przez N wody, czyli N soczewki przez N otoczenia, minus 1. Zamykam nawias, otwieram nawias. I teraz mamy dwie soczewki płasko wklęsłe. Czyli jeżeli jest część płaska, to zamiast promienia wstawiamy nieskończoność, czyli 1 przez nieskończoność, minus. Minus, dlatego że soczewka jest płasko wklęsła, za część wklęsłą odpowiada ten minus. Minus 1 przez R, zamykam nawias, równa się. Otwieram nawias. N szkła to jest 1,52 podzielone przez N wody. N szkła przez, czyli 1,52 przez N wody, 4 trzecie minus 1. Zamykam nawias, otwieram nawias. 1 przez nieskończoność daje 0, minus. 1 przez promień, czyli 0,14, zamykam, równa się, minus 1,02 dioptrii. Mając to i to, mogę do siebie pododawać te wszystkie rzeczy, przy czym należy to zdublować, dlatego że są dwie soczewki płasko wklęsłe. Czyli mam dwie soczewki, dwie zdolności skupiające soczewki, dwie zdolności skupiające soczewek płasko wklęsłych plus zdolność skupiająca soczewki dwuwypukłej, tak? Powietrze w wodzie i tutaj dwie szkła w wodzie. Po otrzymaniu, dodaniu tego wszystkiego wychodzi minus 5,58 dioptrii i po odwróceniu tej zdolności skupiającej, dlatego że ogniskowa to jest odwrotność zdolności skupiającej, wychodzi minus 17,9 cm. Pomyślałem sobie na koniec, że powiem skąd w ogóle się bierze to, że soczewka, która jest dwuwypukła, może być raz soczewką skupiającą, raz rozpraszającą i tak samo soczewka, która jest dwuwklęsła albo płasko wklęsła albo jeszcze jakaś inna, może być soczewką skupiającą albo rozpraszającą w zależności od tego, jakie są ośrodki. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że było coś takiego jak prawo załamania. Czyli światło przechodząc od jednego ośrodka do drugiego ulega załamaniu w zależności od tego, z jakiego ośrodka do jakiego ośrodka przechodzi. I teraz było coś takiego, że załamuje się tak, że ten kąt, tu niech będzie alfa, tutaj damy betę, tu damy gamma. I teraz alfa albo gamma albo beta mogą być mniejsze albo większe od alfy w zależności od tego, z jakiego ośrodka do jakiego ośrodka przechodzimy. Czyli jeżeli idziemy z ośrodka gęstszego do rzadszego, to wtedy na przykład się załamuje tak, jak z rzadszego do gęstszego to się załamuje tak. Gęstszy to jest ten, który ma większy współczynnik załamania światła, a rzadszy to jest ten, który ma mniejszy. I soczewki w ten sposób działają i ich działanie wynika właśnie z tego, że jeżeli przechodzimy z ośrodka na przykład gęstszego do rzadszego, to się załamuje tak, a jeżeli przechodzimy z rzadszego do gęstszego, to się załamuje tak. I stąd wynika to, że ta sama soczewka skonstruowana z dwóch różnych ośrodków, w których jakaś tam zależność występuje między nimi, jeżeli chodzi o te współczynniki załamania, ta sama soczewka może spowodować, że ten promień tutaj przechodzi na przykład z powietrza do szkła, tutaj mogę to źle powiedzieć, ale przechodzi z innego ośrodka do innego ośrodka, załamuje się albo tak, w zależności od tego, jakie dwa ośrodki tutaj zostały umieszczone i potem to załamanie zostaje tylko wzmocnione, więc ona może być jednocześnie soczewką rozpraszającą albo skupiającą. I tak samo jest w przypadku soczewki dwuwklęsłej, która przechodząc z jednego ośrodka do drugiego, ten promień może się albo załamać w tą stronę, w zależności od tego, jak dobierzemy te ośrodki, albo może się załamać tu. To jest tyle, jeżeli chodzi o koniec i soczewki, i wszystko, jeżeli chodzi o soczewki. Karol Rogowski, matma, fizo, nie zagadka, ogarniam lepiej niż twoja matka. Kłaniam się.